I miłość jest tak sprawą poważną, że nie można tylko sprowadzić tego do serduszek, czekoladek i tak dalej. To jest taka zabaweczka, taki gadżet, ale myślę, że to jest klasyczny przykład pewnego skomercjalizowanego zwyczaju, który można by ochrzcić. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Porozmawiamy sobie dzisiaj o miłości, dokładnie o walentynkach. Rozmawialiśmy, no bo za tydzień są, natomiast też jest dużo ważniejsze święto za tydzień i o tym będziemy rozmawiać za tydzień. Natomiast tak jak rozmawialiśmy sobie o Halloween, rozmawialiśmy o przeżywaniu Bożego Narodzenia, to myślę, że walentynkom i świętemu Walentemu zwłaszcza należy się też poświęcenie trochę czasu. Hasło na dziś: katolickie walentynki. Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Czy to w ogóle da się ugryźć? No właśnie, takie kocham cię, serduszka, kwiatuszki. Nie no, przede wszystkim fundament i baza jest. To jest święty Walentyn, ale zanim do niego wrócimy. W ogóle jest sporo takich okoliczności w Kościele, gdzie były to, zdawałoby się, jakieś zwyczaje dalekie od chrześcijaństwa czy od Kościoła zostały ochrzczone. Jakby zasymilowane przez Kościół. Weźmy choćby komunistyczne święto 1 maja, święto pracy. No te pochody, ta propaganda i tak dalej, starsi to pamiętają. No wiadomo, Kościół w to nie wchodził, ale ktoś wpadł na pomysł, czy to się jakoś samoczynnie zaczęło rodzić, żeby tego dnia w Kościele uczcić no, pierwszego robotnika, świętego Józefa. I zaczęto organizować różne uroczystości kościelne, tym bardziej, że jest to rozpoczęcie nabożeństw majowych, zaczęto organizować msze święte dla ludzi ciężko pracujących, dla robotników. Pamiętam, jeździłem do Wołomina, tam były główne uroczystości w naszej diecezji, bo ta parafia jest właśnie pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika. Jakby to propagandowe święto 1 maja zostało ochrzczone i inaczej ukazane i inaczej świętowane w duchu wiary, prawda? Tak samo myślę, że z tymi walentynkami, bo co nas tak, przynajmniej mnie, nie chcę mówić, że wszystkich, co mnie akurat tak od tych takich walentynek troszeczkę odpycha i tak jakoś nigdy mnie to nie wchłonęło nawet przed laty i taki duży dystans zawsze miałem. Ta komercjalizacja, takie banalizowanie, taka zabawa w miłość. A miłość jest tak poważną sprawą, że nie można tego banalizować, bo ja nie chcę tutaj strzelać z wielkiej armaty, ale no podeptanie miłości, zniszczenie miłości, niespotkanie miłości, to jest wielki dramat człowieka. Ludzie często nie mogą się podnieść, dlatego ja bym się nie bawił w miłość, tylko ja bym wykorzystał tę okazję do tego, żeby pokazać, czym jest prawdziwa miłość. Jeżeli, przypomnijmy sobie, tak króciutko, bo nie będziemy tutaj głębokim życiorysem i takim dokładnym obarczać się nawzajem, o świętym Walentym. No, to był lekarz z wykształcenia, został duchownym, potem biskupem. To były ważne podkreślenia jest to, że to był początek III wieku, czy połowa III wieku, tak, kiedy jeszcze celibatu nie było. Tak. Czyli kiedy jeszcze celibatu w kościele nie było. I on, jeden z cesarzy, nie pamiętam nawet imienia, zarządził, że mężczyźni od 18 do 30 Klaudiusz roku, drugi coś tam. Chyba tak. No właśnie, z tą historią. Jedyna data, którą pamiętam świetnie, to jest 1400. Ja mogę wyciągnąć notatki, tylko nam obciachu narobię, ale dobra, niech będzie. Proszę bardzo, Klaudiusz II Gocki. O, właśnie. Cesarz wówczas. Tak. No już miałem na końcu języka. Ja tak, bo z historii, jak już zacząłem, jedyna data, którą znam, to 1420. I wszyscy mnie poprawiają, jak to, 1410? Otóż nie, 10. rocznica zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. No właśnie. Ale przejdźmy. Ale tam imprezowali wtedy. Ale przejdźmy do świętego Walentego. I on i od 18 do 37 roku życia mężczyznom nie wolno było się żenić na mocy tego dekretu. Bo chodziło o to, że legionista powinien mieć wolną głowę, tak. Od małżeństwa i tak. To byli najlepsi żołnierze. A święty Walenty jako biskup
błogosławił, mimo tego dekretu zakazującego, cesarz wtrącił go do więzienia. On zakochał się w niewidomej córce strażnika, który go pilnował, i jak doszło to do cesarza, kazał go ściąć i stracił życie. I ważne, przepraszam, tak, bo to akurat stracił życie 14 lutego, więc to jest 269 albo 270 rok, chyba, ale zostawił list. Tak. Pełen, właśnie nie taki miłosny, jakbyśmy dzisiaj to rozumieli, tylko ten uczuciowy list do tej właśnie niewiasty. Tak. Do tej niewiasty. I dlatego święty Walenty, tak na marginesie, w Raszynie pod Warszawą jest obraz świętego Walentego, gdzie przyjeżdża wielu ludzi tam modlić się, żeby spotkać miłość, albo dziękować za miłość, albo utwierdzić się w miłości. I miłość jest tak sprawą poważną, że nie można tylko sprowadzić tego do serduszek, czekoladek i tak dalej. To jest taka zabaweczka, taki gadżet, ale myślę, że to jest klasyczny przykład pewnego skomercjalizowanego zwyczaju, który można by ochrzcić. I tu myślę, że to jest jakieś takie zadanie dla nas, księży, duszpasterzy, żeby wymyśleć coś, co by naprawdę o miłości, coś, co by spowodowało, że zaczniemy poważnie rozmawiać, czym jest miłość. Uczucia to jest jedno. Uczucia mają to do siebie, ja często to powtarzam, uczucia mają to do siebie, że przychodzą i odchodzą. Przychodzą i odchodzą. Trzeba je pielęgnować. Pielęgnować, ale trzeba się liczyć z tym, że to nie jest fundament. To nie jest baza. Prawdziwy obraz, i teraz tutaj bardzo poważnie powiem, tak jak Kościół naucza, to ma być odblask miłości Chrystusa do Kościoła. Największy znak miłości to jest to, co dokonało się na krzyżu. Gdy Jezus z miłości do grzesznego człowieka oddał życie, i to w takich męczarniach, o czym będziemy mówić przy okazji Wielkiego Postu. Ale i miłość między kobietą a mężczyzną ma być takim odblaskiem miłości Chrystusa do Kościoła. A w przypadku naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to nie był chwilowy przypływ uczuć. To nie był chwilowy moment litości, że ojej, trzeba pomóc tym ludziom, a potem by to wszystko minęło. Otóż nie. Jak śpiewamy w tej pieśni eucharystycznej, do końca nas umiłował. Czyli bez względu na to, co człowiek robi w swojej przewrotności, grzeszy, o grzechu mówiliśmy, to nigdy Bóg w Jezusie Chrystusie nie wycofa miłości i miłosierdzia w stosunku do nas. Tak samo w relacjach, no przede wszystkim małżeńskich, różne są momenty, ale to ja często opowiadam na ślubach taki przykład, bo myślę, jest bardzo pouczający. Otóż pewne małżeństwo przeżyło ze sobą 50 lat i była msza święta dziękczynna za te 50 lat. Po mszy świętej jubilaci zaprosili proboszcza na uroczysty obiad do domu. Były dzieci, rodzina, wnuki, no i proboszcz. Jubilat przy wszystkich gościach chciał coś miłego powiedzieć żonie, która już trochę nie dosłyszała, już była po 70, wiadomo. I mówi do niej: Helenka, jestem tobą zachwycony. Co mówisz, Stefciu? Jestem tobą zachwycony. A ona mu odpowiedziała: ja też jestem tobą zmęczony. Ja też jestem tobą zmęczona. No, zabawna sytuacja. Ale czy tak nie jest w życiu? Jest. Zachwyt jest? Jest. Rozkosz? A pójdą iskry? Jest złość? Zmęczenie? Jest. A ciągle miłość jest. I dlatego tu by trzeba, no idealnie... Panie Michale, przepraszam, że nie dopuszczam pana do głosu. Ale... Weźmy, to księdza program. No nie, wspólny. Weźmy hymn o miłości, klasyk. Najczęściej czytany na ślubach. Z listu do Koryntian, świętego Pawła, mojego patrona, patrona mojej parafii. Jaka miłość powinna być? Cytuję z pamięci. Cierpliwa, łaskawa, nie unosi się pychą, nie szuka poklasku, nie jest bezwstydna i tak dalej. Te przymioty miłości. Ani słowa o uczuciach. Ani słowa. Tam nie ma miłość. A da się zdefiniować uczucie? Ale zanim można jeszcze... je opisać, ale... Tylko, tak, można je... To się czuje, to jest... No właśnie. Tak jak tydzień temu rozmawialiśmy trochę o pracy, prawda? To co to dzisiaj młodzież mówi, no chemia, prawda? Jest między nami chemia albo nie ma chemii. Czyli
coś, co powoduje, że jedną osobę ciągnie do drugiej. Akurat nie do tej, nie do tej, nie do tej, ale do tej. Ale... I jak to wytłumaczyć? Ale jeszcze tylko słówko, panie Michale. I tak jak powiedziałem, ja się boję, żeby te walentynki nie były sprowadzone tylko do uczuć i żeby uczucia nie zastąpiły prawdziwej miłości. Bo uczucia to jest coś, mówię, przelotnego. Przychodzi, odchodzi, przychodzi i znowu wraca. Tak. Ja mam taki pomysł, może sugestię, bo ksiądz mówi, że właśnie niech to będzie przyczynek. Może rzucimy jakiś teraz kamyczek, który wywoła lawinę, oby, ale to może być doskonała okazja, bo teraz z jednej strony modne, tak w cudzysłowie, ale z drugiej strony też bardzo fajne i zacne, jest odnawianie przysięgi małżeńskiej. Może walentynki to jest dobry moment, żeby tę przysięgę odnowić. Jest to jeden z pomysłów, bardzo, a może również zorganizowanie dla tych, którzy szukają miłości prawdziwej, jakiegoś balu, spotkania. No oczywiście w tym roku wypada Środa Popielcowa. Książę Sylwestra organizował, to może teraz tak, czas, na singli. I jest nacisk spory. Nie jeden raz rozmawiałem z młodymi dziewczynami, chłopakami, którzy już są w wieku takim orzenkowym, czy za mąż, pójściowym. Nowe słowo. Proszą, żeby zorganizować właśnie jakąś zabawę, jakąś kawiarenkę, żeby była płaszczyzna spotkania, żeby znaleźć gdzieś tę miłość, prawda, w drugiej osobie, czy do drugiej osoby. Oczywiście, tu pomysłów może być dużo. Może właśnie kazania o miłości tego dnia mówić, ale właśnie o takiej prawdziwej miłości. No to akurat w środę, ale można zawsze to do niedzieli podłączyć. Bo my dzisiaj patrzymy tylko przez pryzmat, albo to rzadko się zdarza, żeby akurat Popielec wypadał w walentynki, w święto Walentego. Ale naprawdę można by i to rzeczywiście, to co powiedziałem na początku, po prostu ochrzcić to, ten zwyczaj. Tak, tym bardziej, że gdzieś w historii on był ochrzczony, później papież Paweł VI bodajże to zmienił na chwilę gdzieś coś, ale generalnie to nie oznacza, że to nie może wrócić, a wręcz przeciwnie. Tylko, wydaje mi się, że... To jest kwestia tylko pomysłu. Tym bardziej, że tu mamy święte... To jest trochę... Ja przepraszam, że tak porównam, może nadużyję, ale to jest trochę jak Boże Narodzenie. Tak. Gdzie mamy świętego Mikołaja, bardziej może święty Mikołaj niż może narodzenie, prawda? Tak. Że mamy świętego Mikołaja, który był świętym i był Mikołajem. I teraz można zrobić mamy świętego Walentego. Parodię można zrobić z Mikołaja, a można naprawdę na bazie świętego Mikołaja, tego prawdziwego, naprawdę uruchomić ogromne pokłady dobroci. Samo żeby tego świętego Walentego nie zrobić takim walusiem, przepraszam, tylko naprawdę niech on patronuje prawdziwej miłości, tylko prawdziwej miłości, a nie zabawę w miłość. Znaczy, biorąc pod uwagę fakt taki czysto świecki, że jakby uczucie, miłość jest trochę zadłużeniem, to przez święty Walenty jest też patronem osób z chorobami psychicznymi. Także. No, miłość to też jest taka trochę choroba. Nie, no to oczywiście... Cudzysłowie, tak, oczywiście. Nie, to oczywiście puszczam oczko i żartuję, bo tu chodzi o kwestie właśnie bardziej poważne, żeby nie trywializować, nie standardyzować tego troszeczkę znowu. Teraz ja stworzyłem słowo. Tak. Nie dać się tej tandecie. I takiej, tylko takiej gadżetowości. To może być jako taki dodateczek, tamte serduszko, te SMS-y. A mogę mszę wtedy ofiarować na przykład w intencji ukochanej osoby? Ojej, no to wzorcowy pomysł, no to wielka zachęta, no. Oczywiście, państwo tak. Weźmie karteczkę i państwo pisze, bo pomysły padają na walentynki. Ale nie, generalnie jakby właśnie a propos niedawania się tandecie tego, o czym mówimy, trochę chyba pokazujemy, że katolik, bardzo zaangażowany i tak dalej, nie stoi to znowu w sprzeczności. Tak jak rozmawialiśmy o zabawie w karnawale, który tak akurat w tym roku jest krótki, tak samo i tutaj walentynki katolik może obchodzić. Tak, bo tutaj to myślę, że troszeczkę możemy... Ja nie chcę oczywiście uogólniać, ale możemy troszeczkę mieć pretensje do siebie. My księża, duszpasterze, bo my czasami taki przyjmujemy, mówię za siebie, odruch obronny. O, walentynki, takie głupoty, nie wchodzę w to. Ale zaraz. Ale to nie tylko księża. Księże Bogusiu, pomyśl,
A czy tego nie wykorzystać? Ale to nie tylko księża, każdy tak, gdzieś tam... To ja muszę się uderzyć w pierś. Każdy, kto ma w sobie jakiś pierwiastek konserwatywny, czy pierwiastek, nawet nie to, że konserwatywny, tylko tego trochę obrony przed tą zalewającą nas tandetą, bo tak trochę jest. Każdy ma ten odruch obronny. Ja się przyznaję szczerze, moja żona to doskonale wie, że ja mam z walentynkami problem, akurat ja mam łatwiej, bo ja akurat walentynki ciągle gdzieś wyjeżdża, więc mnie nie ma, ale więc mam zawsze wymówkę. Chociaż nie ukrywam, że kwiatek jak najbardziej, zresztą w ogóle rozróżnienie walentynki a Dzień Kobiet, no dwa różne, dwa pokrewne, ale różne wydarzenia. Miłość potrzebuje znaku i te serduszka, te kwiatki, te czekoladki jak najbardziej, tylko żeby to nie był pusty gest, żeby za tym coś stało, naprawdę, żeby za tym była jakaś taka treść, więc jak najbardziej. Krótko mówiąc, miłość to jest najcudowniejszy dar Pana Boga i żeby tego skarbu nie sprofanować, nie strywializować, nie spłycić, tylko naprawdę wejść w tajemnicę miłości, czym ona naprawdę jest. Mamy wzorzec, lepszego nie ma jak Jezus, to co ukazuje się w Eucharystii. Do końca świata będzie Eucharystia, bo najdoskonalszy znak Bożej miłości do człowieka. Czyli nie odrzucajmy to, co ksiądz powiedział. Wy też nie odrzucajcie, nie buntujcie się, tylko z rozsądkiem. Odkrywać, czym jest prawdziwa miłość. To taka ogólna konkluzja. Ale... I życzę wszystkim takiej głębokiej, prawdziwej miłości. A mamy polski wątek jeszcze świętego Walentego. Ksiądz zaczął tak od historii, to ja też coś powiem, bo się dogrzebałem, doszukałem. Ksiądz tydzień temu pozdrawiał, znaczy my zawsze pozdrawiamy gdzieś Warszawę, ksiądz Legię i tak dalej. Spokojnie, Poznań, wyhamujcie. Tak serio? Przemyślowi gratulujemy patrona. A, no to rzeczywiście. Bo jest w historii Muzeum Ziemi Przemyskiej, jest w historii wymieniany święty Walenty jako patron Przemyśla. Nie do końca mam pewność, jak jest z diecezją przemyską. Podobno też, ale tutaj nie potwierdziłem tego nigdzie. Ale jedno jest pewne, diecezja przemyska jest jedną, uchodzi za jedną z najbardziej religijnych diecezji. No to święty Walenty, krótko mówiąc, robi swoje. Mam kolejny pomysł. Do Przemyśla na walentynki. A daj Boże. A że to się zbiega ze Środą Popielcową i do najbardziej religijnej diecezji. I święty Walenty. Piękny pomysł. Pięknie, a z Przemyśla w Bieszczady to już jest rzut beretem, więc można pięknie zaplanować. Pozdrawiamy tych, co mają ferie w tym okresie, bo akurat u nas one się kończą. Dzisiaj było krótko, ale mam nadzieję, że treściwie. Czyli cieszę się walentynki bardzo. Jesteśmy na tak, ale pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Jak może najbardziej. Być? Tak jest, panie Michale, drodzy państwo. Poprosimy skromnie. A, znowu kciuk. Ksiądz prosi. Ja się nie dotykam. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Za tydzień wchodzimy w Wielki Post, więc będziemy już bardziej duchowo się skupiać. Tak jest.